Cześć, jestem Sarge. W dzisiejszym odcinku z gry NAC 2 przejdziemy sobie rozdział 11. Udało nam się ostatnio zwerbować Katrinę do pomocy. Ona tutaj przyszła ze swoimi oddziałami, a w tym czasie NAC wraz z Lukasem od nieco innej strony próbują tutaj podejść. Jeszcze jak pokonam tych tutaj, to chciałbym zrobić jedną rzecz, bo ostatnio już zdobyłem 2 punkty umiejętności, ale w końcu ich nie wydałem. Więc teraz sobie zwiększymy prędkość kopnięć z wyskoku i później jeszcze jedna umiejętność, którą trzeba będzie odblokować i wówczas dostaniemy ostatnie drzewko zdolności. Ciekawi mnie, jakie tam będziemy mieli do odblokowania, bo akurat jeśli chodzi o to drzewko zręczności, gdzie... Ta budowla ukryta pod wioską mnichów? Ksander bardzo się postarał, byśmy jej nie znaleźli. No, dokładnie. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to... To drzewko zręczności, gdzie mamy tylko zwiększaną prędkość ataków, no nie jest aż tak moim zdaniem użyteczne jak te dwa wcześniejsze drzewka, gdzie zwiększaliśmy chociażby moc tych poszczególnych uderzeń. To jednak było bardziej opłacalne. Niedobrze, zamknięte. Dasz radę, na, ciągnij! Zamknięte, ale nie dla Naka. Proszę bardzo. Nieźle! Możemy spróbować się przecisnąć. Nie ma najmniejszego problemu. Relikty widzę, że są. Już możemy troszeczkę się powiększyć. Tutaj pełno kamieni słonecznych przy okazji. Żeby za tym coś było? To więzienie. Wygląda na całkiem stare. No ale może właśnie dobrze, że od tej strony próbowaliśmy się dostać. Tamci jeszcze mnie nie zauważyli, czy jak? Zobaczymy. Podejdźmy do nich, bo rzeczywiście dopiero teraz się zorientowali. Dobra, tego zatrzymałem, tylko że muszę kurde uważać. Ładnie. Pięknie. Te skrzynie są pełne części robotów. Ksander coś knuje. Będę musiał dostać się najwyraźniej tam na górę, a żeby to zrobić, to rozumiem, że przesuniemy ten wózek. Proszę bardzo. I teraz szybko tam. Mamy jakąś dźwignię, która powinna otworzyć przejście po prawej. Okej, może nie do końca dźwignia, ale musieliśmy to pociągnąć. Widziałeś, ile robotów strażników ma Katrina? Jak otworzymy te wielkie drzwi, może być gorąco. Zastanawia mnie, że NAC teraz coś tak mało rozmowny się zrobił w tym odcinku. Ale to pewnie tylko chwilowe, bo cały czas coś Lukas gada, jakieś swoje spostrzeżenia, a NAC w ogóle mu nie odpowiada. Chyba jest niezwykle skupiony na swoim zadaniu, co? Dobra, tam na górze mamy następnych. Cii, tam są jacyś mnisi. Spokojnie, zauważyłem. Tutaj też są następni. I mamy wykrywacz skarbów działający. Coś tu musi być. Widzę, że jest... Wejście na górę. Możliwe, że to o to chodzi, bo tutaj żadnej wnęki nie za bardzo widzę. Proszę bardzo. I rzeczywiście jest wnęka, ale na górze. I mamy pierwszy skarb. Mam przynajmniej nadzieję, że pierwszy. Dobra. Turkusowy relikt tym razem. Nie mamy dużego wyboru. I zobaczmy. Tak, pierwszy na dwa skarby. Więc będziemy szukać kolejnego. Przesuńmy to tutaj. Dostaniemy się do tamtych. Chociaż oni widzę, że sami próbują do mnie przejść. Dobra, uwaga. Nie będę atakował tego, dopóki go nie zatrzymam. Mógłbym oberwać. Dobra, czyli tutaj wszystko zebrane. Można wbijać się na górę. Tam jeszcze kolejni są ciągle. Okej. Ostrożnie tutaj. Pięknie. I teraz. To jednak atakuje, skubany. Ach, chciałem go zatrzymać jeszcze. Teraz się to udało. I proszę bardzo. Te skrzynie zazwyczaj niczego nie kryją i tym razem też tak było. Katrina czeka u podnóża góry.
Trzeba się do niej dostać. Spokojnie, damy radę. Wejdę najpierw po tego gościa. Dopiero później się zastanowimy, co tutaj zrobić dalej. Bo tak, żeby to otworzyć, to muszę zapewne skorzystać z odpowiedniego mechanizmu, więc przesunę to. Ciekawe, czy ta zdrajczyni też tu jest. Teraz nazywasz Eivę zdrajczynią, co? Ale spokojnie. Myślę, że ona nie ma jakichś złych intencji, że jeszcze powinna przeprosić za swój błąd i powrócić jakoś do nas. Po prostu, tak jak mówiłem już wcześniej, była naiwna i uwierzyła w plan Xandera. Też po części nie ma co się jej tak do końca dziwić, bo no jakby nie patrzeć, to Eiva jednak Xandera zna bardzo długo i też się na pewno z nim siłą rzeczy zżyła. Ciężko jej było uwierzyć, że... Kurde, tędy jednak tak nie przejdę. A to szkoda. A czekajcie, bo możliwe, że to było przejście jakoś górą. Tak, oczywiście. Teraz muszę się wrócić. Myślałem, że muszę szybko przejść tutaj, ale się zagadałem i nie zauważyłem pewnej rzeczy. W każdym razie Eiva się właśnie zżyła z Xanderem, więc też no siłą rzeczy. Można powiedzieć, że mogła go traktować trochę jak ojca własnego. Ciężko jej było uwierzyć, że ma jakieś złe zamiary, prawda? No i właśnie, w ten sposób się bez problemu tutaj dostaniemy. A w trakcie jak gadałem, to nie zauważyłem, że tam jest przejście na górę. Nak! Spójrz na to! Może stamtąd uda nam się otworzyć drzwi? Tak. Byłoby dobrze, co? Tylko, że najpierw trzeba się tam dostać, a po drodze mamy jeszcze mnichów. Więc to o to chodzi. Xander je naprawia. Przywraca im pełną sprawność. Chodźmy. Ajajaj, Xander naprawdę oszalał z tym swoim planem. Przecież to jest idiotyczne, co on teraz próbuje zrobić. To się tylko obróci nie tylko przeciwko nam, ale też i przeciwko niemu ostatecznie. Dobra. Sam nie wiem, od którego przeciwnika najpierw zacząć, ale może faktycznie od tego tutaj, kurczę. Tylko, że wszyscy się ciągle ruszają i na mnie napierają. Tutaj też mamy tego strzelającego w dodatku. Ajajaj, to się źle skończy za chwileczkę. No właśnie. No ale dobra, to był początek walki, więc możemy jeszcze raz podejść. Teraz może szybciej, tylko szkoda, że tego nie trafiłem od razu. Proszę bardzo. Jak to jest często ważne, żeby od razu na starcie pokonać jakichś pierwszych przeciwników. Niszczymy im te roboty, żeby pod żadnym pozorem ich nie naprawili. Proszę bardzo, jeszcze zatrzymany ten. I wykończymy pozostałych. No, chciałem odbić strzał. Nie wyszło to do końca, ale teraz już załatwimy go normalnie. Ach, skubany tą falę uderzeniową wykonał. Dobra, i jeszcze chyba jednego mnicha tutaj mamy. Akurat nie po tej stronie. Super. Wiem. Xander szykuje armię robotów. Najpierw wszystkie obudził, a teraz je usprawnia. Ten lepszy świat, o którym marzy, to rządy mnichów. Nie damy Xanderowi tak łatwo tych planów zrealizować. Spokojnie, Lukas, naprawdę spokojnie. Trzeba po prostu kontynuować nasz własny plan. Xandera powstrzymać. No dobra, tutaj by się przydało przedostać, tylko czy ja to przeskoczę? Bez problemu, tylko muszę uważać oczywiście. Są jeszcze następni wrogowie. Okej. Co my tu jeszcze mamy? Więcej reliktów przede wszystkim. No i przejście na drugą stronę. Oho. Są w idealnym stanie. Jeszcze raz. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o najpoważniejszego przeciwnika, którego drugi egzemplarz jest jeszcze tutaj. Niszczyć, niszczyć wszystkie te roboty. Wprawdzie oczywiście nic mi to raczej nie da, ale punkty doświadczenia jak najbardziej zbieram. Więc jednak warto.
Trochę tak, jakbym pokonywał normalnych wrogów, więc zdecydowanie warto tutaj rozbijać te roboty. Gra nas za to wyraźnie nagradza. To jest super rzecz. Dobra, nic tu nie ma. A, jednak jest, patrzcie. Myślałem o przejściu bardziej, ale skoro jest skrzynia z doświadczeniem, to tym bardziej chcę zabrać. Okej, teraz tutaj trzeba będzie się przedostać jako mały nag. Oho. Dobra. Tu niespodzianka, stary. Co ty tutaj majstrowałeś? Ja nic zrobić nie mogę chyba, chociaż... Chyba otworzymy przejście dla oddziałów Katriny, dokładnie. No to było zrobione super. Więc zostali zaskoczeni mnisi. Teraz chyba pora już stąd wracać. Udało ci się, nadchodzą! Mogę tam do nich dojść, czy nie? Spróbuję tędy. Cały czas walczą. Kurczę, ja może jednak stamtąd powinienem właśnie jakoś przejść mimo wszystko. Bo sam nie wiem, czy tutaj powinienem gdzieś się wracać. Raczej wątpliwe. Możliwe, że ominąłem jakieś przejście. Szkoda, że tędy nie mogę przeskoczyć, bo często właśnie takie ograniczenia w tej grze są widoczne. Ale patrzcie, tutaj jeszcze mamy przecież to, tak? Dokładnie. Trzeba było od razu zauważyć tą dźwignię. Ale też trzeba przyznać, że właśnie te ograniczenia czasem, te niewidzialne ściany są momentami trochę dziwne dla oka, że możemy niby przeskoczyć, tak wiecie, na chłopski rozum, jak to się mówi, ale jednak gra nam na to nie pozwala, więc musimy poszukać innej drogi. Chociaż my tak naprawdę idziemy w inną stronę. Oddziały Katryny nie potrzebują pomocy, a nawet nam pomagają, patrzcie. Niezły zryw. O! Coś nowego! Katrina chyba usprawniła swoje roboty. Przydałaby się i nam taka umiejętność, żeby kilku naraz przeciwników zatrzymać w miejscu. A kto wie, może się jeszcze jej nauczymy. Tam na dole cały czas walczą, fajnie to wygląda. Tutaj kolejne roboty. Super, bo teraz mamy okazję. Każdy zniszczony robot osłabia armię Xandera. Jak tak dalej pójdzie, jego plany spełzną na niczym. Dokładnie, ale super, bo teraz bardzo fajnie to wygląda, że nie walczymy sami, tylko właśnie te twory Katriny nam pomagają. Ładnie. I tutaj sobie zjedziemy. Dobra, mamy kolejnych. Pomóżmy tutaj. Pięknie. Tam wykrywacz skarbów przez chwilę się odezwał. Zaraz to sobie sprawdzimy. Tutaj jeszcze relikty się przydadzą oczywiście. Już prawie 4 metry wysokości Naka. Tu musi być chyba jakieś przejście i właśnie, tylko że najpierw muszę jeszcze tych załatwić. Dobra. Nie, uwaga. Się może źle skończyć za chwileczkę. Naprawdę się źle skończy. Czekajmy. Dobra. Jeszcze jeden. Okej. I teraz zanim mnie tutaj dogonią, to wejdę od razu do tej wnęki, otworzę sobie skrzynię. I to było na tyle, jeśli chodzi o ten podrozdział. Tutaj mamy topazowy, ale też i rubinowy relikt, już przedostatni. Jeszcze jeden muszę zdobyć. Okej. Zatem tam jeszcze tych ostatnich przeciwników chcę oczywiście pokonać. Dorwij dużego! Roboty Katriny zajmą się resztą. No, jest to dobry plan. Pięknie, załatwiony. A patrzcie, ten atak z wyskoku rzeczywiście szybciej działa. Dobra. No i super, możemy nauczyć się nowej umiejętności, więc odblokujemy sobie dodatkowe drzewko. Tym razem prędkość rzutu harpunem wzrośnie.
No i ścieżka mistrzostwa została odblokowana. Ciekawe, czy teraz po 4 punkty nie będę musiał tutaj wykorzystać. Nie, też po 2. Okej, czyli widzicie, jakieś dodatkowe, kurcze, ciosy mamy. To jest super. A tutaj przyspieszenie znowu ataków. Okej, czyli najpierw mamy przede wszystkim to, właśnie nowe ciosy, a później przyspieszanie na przykład. No i w dalszej kolejności oczywiście te super jakieś uderzenia. Zasięg powalenia podwojony. A tutaj zobaczmy, co się odblokowało. Doładowanie rzutu harpunem. O, można przyciągać również tych posiadających tarcze i zbroję. I knockout. Po przyciągnięciu przeciwników rzutem harpunem Nag będzie mógł ich ogłuszyć, wciskając L1 w odpowiednim momencie. No ale raczej nie zdążę do końca gry tego odblokować, bo to aż 6 punktów. Będę wolał punkty przede wszystkim na razie na to sobie wydać. No już mówiłem, przy jednokrotnym przejściu... Te drzwi blokują nam przejście. Musimy je otworzyć. Przy jednokrotnym przejściu nie da się tutaj odblokować wszystkich zdolności. To już trzeba podchodzić do różnych rozdziałów wielokrotnie, czy też właśnie na przykład 2 razy przejść grę. Niemniej jednak większość zdolności wam już teraz pokazałem, a jeszcze kilka przed nami. Więc wchodzimy tutaj na górę. Okej, tutaj się zamienię w małego Naka. Dawać mi doświadczenia. Punkty doświadczenia w sensie. Teraz skoczymy sobie na górę, tylko uważać oczywiście przede wszystkim na tą parę tutaj. Zaczekajmy sobie chwilkę. Nie ryzykować. I jesteśmy wyżej. Tytany też naprawia. Co teraz? Teraz walczymy. Te drzwi trzeba otworzyć z drugiej strony. No dobra, spróbujemy jakoś. Czekajcie. A, bo tu mogę jeszcze na górę. Kurczę, uciekł mi ten złoty trzmiel. Szkoda. Już go raczej nie dogonię. Ach, myślałem, że... Patrzcie, prawie go złapałem, no. Szkoda. Znowu jesteśmy odgrodzeni od Lukasa, niestety. Dołączę później, Nag. Całkiem sam. No i jeszcze w dodatku... Nie mogę się teraz powiększyć, jestem za daleko od swoich reliktów. Jasny gwint, patrzcie, patrzcie, tutaj w ogóle nie ma jak. Ach, niedobrze. Dobra. Od razu przechodzę do wnęki tutaj. Nie ma co nawet z nimi walczyć tu, bo... Mogę bardzo szybko zginąć, wydaje mi się. Chociaż może spróbuję za chwilę. Topazowy relikt zdobyty. I 2 skarby. Teoretycznie to mamy tutaj jeszcze, wiecie, te kamienie słoneczne, ich energię. Ale dobra, wyjdę na górę, bo tu chyba nie ma co ryzykować. Może tego załatwię i zobaczę, jak to... Czy ja mu jakieś obrażenia w ogóle zadaję? Teoretycznie tak. Może to jest jakaś myśl. Aj, może teraz obrywałem niestety. Mógłby znowu tutaj wskoczyć. Dobra, załatwiony. Ale nie, patrząc na to, jak mało mi punktów doświadczenia dają, to ja wolę jednak wejść na górę. A tu mamy następnego. Jaki, kurczę, unieruchomiony, co? To było dziwne. A tu jest ich niestety więcej, kurczę. Jeszcze mnie trafił, no. Dawaj, uderzaj go szybko. Szczęście, że można ich ogłuszać tymi kamieniami słonecznymi. Gdzie są relikty? Dawać mi relikty jak najszybciej. Oho, jest Xander i Eva. 3 tytanów są w pełni sprawni. Nieźle. Naprawimy jeszcze jednego, potem załatwimy ostatnią rzecz. I będzie można atakować New Haven. Wkrótce wszystko będzie jak trzeba. Nag? Uratował się z wyspy? Uratował? Jak to uratował? Żołnierze! Zniszczcie to,
coś! No właśnie, naiwna Ava dopiero teraz się... Nie pozwólcie mu uciec! Xander! Nie! Naiwna Ava dopiero teraz się orientuje, jakie są prawdziwe zamiary Xandera. No ale co zrobić? No teraz musimy uciekać, nie ma co. Czekajcie, a tutaj? Proszę, punkty doświadczenia. Nie ma co raczej wydawać się w walkę. No chyba, że jeden na jeden, to można zaryzykować czasem. Ale też bez przesady oczywiście. To jest dobra taktyka, żeby gościa przeskakiwać, jak on atakuje. Na razie się sprawdziło, zobaczymy jak dalej. Okej. Wejdę sobie tutaj, otworzę przejście, tylko prosto akurat wpadnę na przeciwników. Więc nie wiem, czy to otwierać. Chociaż mogę ich tu zamknąć. Chodźcie tutaj. Haha, i co, panowie? Niespodzianka. Nag was przechytrzył. Dawaj, 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 otwieraj to. No ale mamy spory problem z tym, że właśnie nie ma tutaj, kurczę, nigdzie reliktów niestety. Szkoda troszkę, no ale... Nadal nasz mały Nag jest w stanie się obronić. To zawsze trochę inny rodzaj rozgrywki, kiedy musimy tylko i wyłącznie uciekać. To jest dobre. Dobra, i tu uwaga! Lecieć przed siebie jak najszybciej. Chowamy się. Gdzie dalej, gdzie dalej? Nasz Nag jest taki bezbronny, aż mi go szkoda, naprawdę. O nie, na tego to chyba nie będę atakował tutaj. Po prostu sobie wejdę na górę szybko. Chociaż tu jestem sam. Ojejku. No właśnie. Znowu tutaj. Może teraz po prostu przejdę. Tak jest. I uciekamy. Tym bardziej, że tam kurczę ostrzeliwują z oddali. Leć, 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 leć. Nie zatrzymuj się ani na chwilę. Dobra. To teraz tędy, tędy, tędy. Dobra, ekstra. Mamy cały czas kamienie słoneczne. To jest zawsze jakiś ratunek dla Naga. Dodatkowa odporność. No ale mamy kolejnych przeciwników. Jest, jest, jest. Będą relikty. O tak. Na to czekaliśmy, co? 2 metry wysokości. No i właśnie. Tak jak, kurczę... Nag! Zabieraj się stamtąd! Tak jak sądziłem... Ava w końcu zrozumie swój błąd. Jeszcze do nas wróci, jeszcze będzie nam pomagać. No, ciekawe jak tylko Lucas na to zareaguje, ale myślę, że... Mam nadzieję, że da jej szansę. Bo tak jak mówiłem, no ona... Nie chciała niczego złego. Tak naprawdę. Można jej wybaczyć tą naiwność tylko. Bo teraz to nie macie szans, panowie. Nawet nie próbujcie walczyć, bo tylko się to dla was źle może skończyć. Tu jest jeszcze jakieś przejście, co? Czy nie? A nie, nic dodatkowego nie ma. Tam jest w oddali jeden koleś, no ale... My mamy iść tędy. Teraz tu na górę. Albo dobra, niech on przyjdzie tutaj, to wtedy go załatwię. Tak jest. Lecimy dalej. Nie zdążycie tych tytanów naprawić, przykro mi. Tutaj ruszamy jeszcze na górę. 3 w pełni sprawnych tytanów? Brzmi przerażająco. A no właśnie, w sumie, to może one już są, kurcze, gotowe do aktywacji. Zobaczymy. W sumie to jest to też możliwe. Dobra, co my mamy tutaj? Jak zwykle, jak idziemy w jakąś alternatywną ścieżkę, to jesteśmy nagradzani. Bardzo super, bardzo fajnie. Okej, mamy gościa z tarczą. Teraz już jesteś bez szans. Otwieramy. Jak miło znów być ogromnym. Tak, zdecydowanie.
uwaga tutaj. Ale co tam, nie będziemy się skradać, co to to nie. Ruszamy ich załatwić wszystkich naraz. Rewelacja, po prostu piękna rzecz. Świetnie, tamten jeszcze przeżył. Jeszcze tylko zobaczę, czy tutaj czegoś nie zostawiłem, ale wygląda na to, że chyba nie. Punkt umiejętności dostałem w międzyczasie, ale to tylko jeden na razie, zdaje się. Dawać go, dobra. Idziemy za chwilę dalej. Tak, dopiero jeden punkt umiejętności, więc jeszcze drugi muszę sobie zdobyć. Wszystko w swoim czasie. No, ale tutaj ich trochę może być. Na nich tutaj muszę uważać. Zdecydowanie. Pięknie, strzał odbity. I tam ten koleś załatwiony dzięki temu. Rewelacja. I teraz. Kurde, nie uderzyłem. Ale jeszcze możemy to wyratować. Proszę bardzo. Chociaż to jeszcze nie wszyscy, jak się okazuje. O, kurde, jakiś pocisk samonaprowadzający, czy jak? No to wygląda. Chodź tutaj w takim razie ty. W pojedynkę się z tobą rozprawię, a dopiero później zajmę się twoimi koleżkami. Tutaj oba te roboty strzelają chyba. Dokładnie tak. Mogłem w takim razie się obronić, jak sami widzieliście. Tylko tu muszę uważać, bo mamy tego giganta. Na ile będę mógł tutaj się powiększyć? 3 metry i 55 centymetrów. Dobra, lecimy na niego szybko. Aj, uwaga. O nie! Spokojnie, jeszcze trochę. Mógłby się znowu podładować, wtedy mu usuwamy to. I uderzamy. I jeszcze raz. Ekstra. Genialnie to wszystko tutaj wychodzi. Nie zostawiłem tych robotów tutaj? Nie. Mogę jeszcze tego zniszczyć. Ale tu już punktu doświadczenia nie dostałem. Muszę się już obyć bez tego. Jak wygląda kwestia skrzyni? Jeszcze dwie teoretycznie. Znaczy jeszcze jedna teoretycznie. Dwie do zdobycia ogólnie, ale już jedną zdobyłem. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tutaj tą drugą znajdziemy. Na razie ani widu, ani słychu. Ładnie. A patrzcie, a tutaj już dają mi punkty doświadczenia z tych złomiastych robotów. Okej, co my tu mamy? Oj, coś mi się wydaje, że oni jeszcze tych tytanów aktywują, no. To będzie fatalne w skutkach dla nas. Spokój, spokój, spokój. Dobra. Ach, kurde. Dość mocno tutaj oberwałem. Ale dobra. Najważniejsze, że z tymi się rozprawiłem. I tam chyba wykrywacz skarbów mi coś pokazywał przez chwilę. Tak, w tym miejscu jakoś. Zajmiemy się skarbem, jak już załatwimy ciebie. Kurde, nie za dużo obrażenia zadajemy tutaj. Ach, muszę odbijać te strzały. Nie, uwaga. Teraz. Dobra, wycofaj się lepiej teraz, bo może się to fatalnie dla mnie skończyć. Jazda, wykończyć go, kurde, wykończyć go wreszcie. Nie daje mi do siebie nawet dotrzeć. Ale dobra, wreszcie. Załatwiony. No i tutaj mamy właśnie gdzieś sekret jakiś. Jest tutaj, dobra. Bo się zastanawiałem, czy muszę wjechać już na górę windą, czy tu będzie. Ale faktycznie za skrzynkami. Otwieramy zatem i co my tu mamy? Tym razem turkusowy relikt, 18 już.
W podobnym czasie pewnie odblokuję sobie rubinowego i turkusowego Naka. Dawać kamienie słoneczne. Tutaj trzeba się chwilowo zamienić na mniejszego Naka. I mamy tam dźwignię po drugiej stronie. Zjeżdżamy na dół. Kolejne przejście przed nami. Jest Iksander. Zaatakowałeś go tam? Oczywiście, że tak. Wiedziałaś, że są problemem, ale jednak dałaś się pokierować emocjom. Nie, tobie pozwoliłam, byś mną kierował. Nie tego chciał założyciel zakonu. Ejwo, Marius stworzył zakon po to, by władać tym światem. Przecież to wiesz. Zresztą nieważne. Pewnego dnia zrozumiesz, że to ja mam rację. Jak tylko mnisi zajmą pozycję, nie będziesz pamiętać o tych szczeniakach. Szczeniakach? Nak i Lukas to moi przyjaciele. Ja jestem przyjacielem, Ejwo. Te szczeniaki są tylko... są po prostu nikim. Dosyć, Ksander. Dosyć tych twoich planów, twoich chorych ambicji, twoich kłamstw. Dosyć! Dobrze, Ejwa. Tylko nie wiem, czy to się dla niej źle nie skończy przypadkiem. Lepiej, żeby sama się ratowała, bo nie wiadomo, co Ksander zrobi teraz ze swoją wściekłością. Genialnie. Coś ty zrobiła! Powinnam to zrobić dawno temu. Żegnaj, Ksander. Ejwa! Dokonałaś wyboru, Ejwo. Ja dokonam swojego. Wyłączyć wszystko! Zbieramy się! Zabrać tylko to, co jest sprawne! Resztę wyrzucić na złom. Jeszcze ma jakiś plan B, co? Patrzcie, tutaj są sprawne, kurde. Nie wygląda to dobrze. Nak, musisz powstrzymać Ksandera! Zdaję sobie z tego sprawę, Ejwa, już ruszam. Chociaż myślę, że to zdecydowanie jeszcze nie jest koniec, już pomijając fakt, oczywiście, że jeszcze parę rozdziałów przed nami. Aleksander ma tu jeszcze jakiś swój plan. Nie bez powodu nakazał teraz odwrót zrobić. Zobaczymy, jak będzie dalej, w dalszej części gry. Jeszcze więcej reliktów. Zdecydowanie się teraz wzmocnimy. Całe szczęście, że tutaj akurat te relikty są w tych skrzyniach. Bo różnie by mogło z tym być. Dobra. Wszystko zniszczone. W takim razie wjeżdżamy na górę. Ponad 6 metrów wysokości Naka. O nie. I czeka nas kolejna, kurde, walka tutaj z Tytanem. Oczywiście, patrzcie na to. Walka, czy bardziej ucieczka? Wielkie niebezpieczeństwo. No to ruszamy w takim razie. Na otwartą walkę nie mamy tak czy siak szans. Nieważne, jak jesteśmy wielcy tutaj. Dobra. Gdzie teraz, kurde? Tędy chyba. Tu jest jakieś przejście. A nie, jednak nie. Wydawało mi się, że można się tam dostać. Ale to było tylko złudzenie. Tutaj chyba też nieco. Lepiej to sprawdzę. Nie. W takim razie ruszajmy dalej. Jezu, on tu jest jeszcze. Serio? Jeszcze kurde mnie zmiażdży. Jasny gwint. Wow, wow, wow. Dobra, muszę w dobrym momencie przejść. Tak jest. Lecimy dalej. Jeszcze tutaj oni nawet próbują jakoś mnie powstrzymać. To już zdecydowanie przesada, panowie. Wszystko w drobny maczek leci tutaj. Okej, jest skarb gdzieś w pobliżu tutaj. Tu jest wejście i możemy się nauczyć nowych umiejętności, więc teraz weźmiemy sobie albo to. Możliwość zadania ogłuszającego ciosu, albo to.
Wciśnij kółko podczas wciągania do siebie przeciwnika, by wymierzyć mu ogłuszające kopnięcie. No dobra, tak naprawdę i to można. Zacznijmy od haka wobec tego. Czyli najpierw przyciągnięcie, a później kwadratem uderzyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie otwórzmy sobie skrzynię tutaj. Okej, szmaragdowy relikt. Nie, turkusowy, a nawet rubinowy. Bierzemy. Proszę bardzo. Specjalny nag zoptymalizowany pod kątem atakowania wrogów. Nowiuteńkie moce. Masz teraz dostęp do różnych wersji kryształowego naka, z których każda ma wyjątkowe moce. Obaj gracze mogą teraz korzystać z różnych wersji naka w trybie współpracy. No dobra. Czy ja mogę... Tak, wybierz postać. Zwykły nak, akcja specjalna. Tworzy się bariera, gdy posiadasz kamienie słoneczne. A tutaj... L2 plus kółko burza. Możesz użyć super manewru burza w każdym momencie, tak? I teleportacja. Natychmiast przenieś się za plecy pobliskich wrogów. No to weźmy to sobie. A, czyli jednak, tak jak myślałem, można tylko wybrać tych specjalnych naków z pozycji mapy świata, czyli włączając ponownie jakiś rozdział. A więc prawdopodobnie pokażę wam te specjalne wersje naka w ostatnim odcinku, podejrzewam. Jeszcze oczywiście zobaczę, ale raczej tak zrobię w takim razie. Tutaj jeszcze dwa skarby do zdobycia. Bo no jednym słowem trzeba jakiś rozdział powtórzyć, czy po prostu zacząć grę od nowa, cokolwiek, żeby właśnie sobie te kryształowe wersje naka móc wykorzystać. No, twórcy w ten sposób zmuszają gracza, żeby za pierwszym razem jednak grę przeszedł normalnym nakiem, jakby nie patrzeć. Tymczasem tutaj muszę się pospieszyć, bo zagadałem się i spadłem, więc jeszcze raz schodzimy tutaj. Jasny gwint. Jak ja mam tam wejść? A, dobra, muszę unikać po prostu jego ataków. Okej. Możesz, kurde. Tak jest. W ten sposób, tylko wbijaj się na górę. No, ledwo zdążyłem. Nak! Dookoła pełno reliktów! Zbierz je wszystkie! O tak, i znowu 10 metrów wysokości, ale gdzieś tutaj jest jeszcze skarb jakiś. Czekajcie. Rozumiem, że w tym pomieszczeniu, tak? Jest tutaj, po tej stronie. A nie, to nie jest wejście. To gdzie to jest w końcu? A, tu wejście, mogę na górę wejść, dobra. Wszystko jasne. Oby to było faktycznie to, no ale myślę, że nie ma innej możliwości za bardzo. Okej, tutaj. Proszę bardzo, mamy zatem drugi najwyraźniej skarb. Turkusowy relikt, czyli zaraz niedługo będziemy mieli tą turkusową postać Naka. No cóż, na razie przynajmniej dowiemy się, co dają te kolejne kryształowe formy Naka, a prawdopodobnie w ostatnim odcinku wam pokażę, jak one działają w akcji. Otwieraj, otwieraj. Jeszcze tylko się upewnię jednej rzeczy. Tak, jeszcze mamy ten trzeci skarb. Są pozostali tytani. Jasny gwint, jest ich tutaj więcej. Czyli widzicie, tak jak się obawiałem, zdecydowanie tutaj Xander ich wyciąga więcej. I ewakuuje stąd, jednym słowem, żeby wykorzystać tych tytanów później. To jest dla niego jedyny ratunek w tym momencie, ale... coś, co może mu się niestety udać. Bo wątpię, że będziemy w stanie te wszystkie tytany teraz powstrzymać, nawet w tej największej formie Naka. Całkiem nieźle! Dawaj, Nak. Ale teraz... jestem... już na to za duży! Dobrze. Jednak nie jesteśmy tacy wcale bezbronni tutaj. Ej! Nie uciekaj! Problem w tym, że raczej nie pokonamy takiego tytana zwykłymi atakami, niestety. To jest trochę przykre, no ale co zrobić? Dobrze przynajmniej, że możemy właśnie się w jakiś sposób starać bronić.
Ale kurczę, teraz jestem naprawdę ociężały tutaj. Zdecydowanie to czuć w trakcie kontroli. Dobra, tam nie przeskoczymy. Idziemy zatem tędy. Co my tu mamy? Jest wejście na górę. Spróbujmy. Już wykrywacz skarbów coś pokazuje. Zniszcz mi to. Dobra, chyba widzę wejście, wiecie? Tutaj jest chyba? Tak. Dobrze, więc to będzie ostatni skarb tutaj. Szmaragdowy. Bierzemy turkusowy relikt ostatni. Stworzono szybkiego naka. Nak zoptymalizowany pod kątem prędkości. A proszę. Zobaczmy jeszcze tutaj. Akcja specjalna. Czas podatności na obrażenia po ataku jest krótszy. To jest fajne. I fala uderzeniowa. Czyli w każdym momencie możemy tą falę uderzeniową wykonać. Super manewr. No i też oczywiście jedynie z pozycji mapy świata, jedynie powtarzając rozdział, możemy sobie takiego naka wybrać. Więc dobra, wychodzimy stąd. Tylko najpierw muszę jako mały nak wyjść, a dopiero potem się powiększyć. Wyjście jest dokładnie tam! No to lecimy, lecimy, lecimy. Tutaj jeszcze ostatni przeciwnicy, którzy już nie będą raczej stanowili żadnego problemu. Patrzcie na to, jacy są malutcy tutaj, w porównaniu do największego naka. No i do wyjścia. Wszystkie tytany tutaj zmierzają, no to jest jakaś tragedia. Ten zostanie? O kurde, chyba idziemy na czołowe zderzenie z jednym tytanem. Wow! Jestem pod wrażeniem, Nak, naprawdę. Może jednego załatwimy, chociaż i tutaj zostawimy. Dobre i to. Trzymaj. O kurde. Nak! Szybko! No właśnie, szybciej, szybciej. Chyba się trzeba będzie zamienić w małego Naka na koniec. O jasny gwint. W ostatniej sekundzie dosłownie. Tak się cieszę, że nic ci nie jest. Uff, no ja też się cieszę, tylko że oczywiście straciliśmy większość reliktów i znowu mamy tylko 2 metry wysokości. No tylko mówię, bo w porównaniu do tych 10, no to wiadomo, że jest to dużo mniej. No ale co zrobić? Niestety większość tytanów się uwolniła, więc plan Xandera, można powiedzieć, że tutaj się powiódł, w sensie ten plan B, który sobie wymyślił, aby po prostu się stąd jeszcze wydostać. I próbować kontynuować swoje plany później, z innego kompletnie miejsca. Mam nadzieję, że przynajmniej będziemy wiedzieli, dokąd się udaje, żeby było wiadomo, gdzie go ścigać. Ale myślę, że Nak sobie jakoś poradzi, jakieś plany tutaj sam również zorganizuje. Kurde, z tymi mniejszymi to tutaj teoretycznie nawet nie ma co tracić czasu, no ale udało się pokonać. Jest most. Żeby tylko się nie zarwał, ale nie jesteśmy aż tak duzi, żeby się zarywał. No i właśnie, miałem te przyciągnięcie zobaczyć. Czekajcie. Okej, to było to uderzenie nowe. Czyli rzeczywiście takie od razu, wiecie, uderzenie tuż po przyciągnięciu. Nie robi to jakiejś ogromnej różnicy, ale zawsze coś. O, Lukas. No, ciekawe jak Lukas zareaguje na Eivę. Co? Nie ma czasu zajmować się jeńcami. Pomogła mi, gdy byłem w tarapatach. Myślę, że można jej ufać. Ufać jej? Tylko ja pamiętam, co było na wyspie? Nie wiedziałam, że on was skrzywdzi. Musicie mi uwierzyć. Dobrze. Ale jak znowu nas zdradzi, to przez ciebie. Spokojnie. Mamy tu większe problemy. Na przykład, gdzie Xander zabiera tytanów i co zamierza zrobić, gdy tam dotrze? Pojedziemy za nimi, to się dowiemy. Ruszamy? Ryder jak się przestraszył Katliny. No proszę, cała ekipa nam się zebrała. Serce maszyny. Zbierają się w środku krateru.
Co to w ogóle za miejsce? Nikt tego nie wie. Jego historia sięga wyższych goblinów. Pradawna machina. Przeznaczenie? Nieznane. Ksander wspominał coś o... Chodź, Nak, do roboty. Lukas, czekaj! Poniosły go emocje. Daj mu chwilę. Wyluzuje. Też tak myślę, że Lukas potrzebuje po prostu trochę czasu i tyle. I rozpoczynamy rozdział 12. Ostatnio sporo się działo w tym rozdziale 11. Akcja nie zatrzymywała się ani na chwilę, dlatego nie chciałem przerywać odcinka w połowie rozdziału, tylko dopóki się nie uspokoiło, to właśnie przechodzić dalej. Więc mam nadzieję, że dotrwaliście do końca tego chyba najdłuższego odcinka z Naka 2 jak do tej pory. W następnym materiale zabierzemy się właśnie za rozdział 12. Do usłyszenia!